Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was, Bonifacy Kot. W trzeciej części spróbuję skończyć misję głupota Nerecesa. Został mi do porozmawiania z czterema możnymi. Pierwszy możny to jest Monczuk, ponieważ już zapytałem jednego z lordów w poprzedniej części i właśnie ten lord wskazał mi na Monczuga. Przypominam tylko, że właśnie tych lordów możemy spotykać na mapie przypadkiem, jak zobaczymy pomarańczowy wykrzyknik, lub też pytać się innych lordów i oni wskażą nam odpowiedniego lorda, do którego musimy się udać, aby pchnąć misję dalej. No, tutaj mamy pomarańczowy wykrzyknik, więc będzie postać fabularna. To jest Radagos, czyli nasz... Nie, Radagos. To jest jakaś postać fabularna. Udało ci się uciec. Gdzie jest mój brat? Co się stało? Ależ spokojnie wszystko ci opowiem. Znaleźliśmy twojego brata i siostrę, ale tam jakiś jego partner go zdradził i tak dalej. No więc Radagos proponuje mi układ, aby... Czyli tak, musimy się udać i znaleźć Galtera. Galter jest w kryjówce i trzyma w niewoli moje rodzeństwo. Dobrze. Super. Teraz, żeby dostać się do twierdzy, to muszę zapłacić łapówkę niestety. I mamy Melidir. W ten oto sposób porozmawiałem z siódmym możnym. A teraz jadę uratować swoją rodzinę. Jednak zanim to zrobię, jest jeszcze turniej, więc od razu wskakuję na turniej. Do wygrania kamizelka, super. Wow, on ma łuk. No nie, on mnie tym łukiem wykosi. Za drzewo, no i co teraz? Czekamy, czekamy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Udało się. Dużo się dzieje. Miałem wykonać misję jedną, potem odwróciła uwagę druga misja na temat ratowania rodzeństwa. Teraz mam jeszcze turniej, szkoda byłoby go odpuścić. I finałowa walka.
turniej wygrany kamizelka jest moja. Potrzebuję dwuręczny miecz dla mojej towarzyszki, bo ona ma, z tego co pamiętam, ona ma rozwiniętą umiejętność broni dwuręcznej, więc tutaj koniecznie muszę jej dać broń dwuręczną. I ja chyba coś jednak kupię, cośkolwiek, może to być topór. Tylko tanio. Siekiera. Niezwykły. Broń dwuręczna 828. Trudno, biorę tą broń dla niej. I teraz już prosto do kryjówki bandytów, uratować swoje rodzeństwo.
i ostateczne starcie. Myślę, że ich wszystkich załatwimy, nie toczeć z nim pojedynku. Dawać, chłopcy. Egzekucja, proszę Państwa, czyli Galtera zabijamy. Cenzura. Cenzura, proszę Państwa, nie zobaczymy egzekucji. No i dobrze. Rozbójnik nie żyje, a my tutaj uratowaliśmy swoich krewnych. Aha, Radagos to jest mój przyjaciel obecnie już. Rozwijam urok. 5 punktów wpływu za zwycięstwo w turnieju lub i 1 punkt morale przebywając w obleganym osiedlu. To jest do niczego mi niepotrzebne. 30% większa szansa na posiadanie dzieci i 10% szansy dziennie na otrzymanie jednego punktu relacji z losową ważną postacią w zarządzanym osiedlu. Więc to drugie zdecydowanie. A tutaj mamy mnóstwo punktów do przydzielenia dla Niasena, ale... Aha, to jest nasz brat, dobrze mówię. Ja przydzielę te punkty później, on jest ze mną? Nie, nie, muszę go znaleźć najpierw. Niasen. Nic się nie pojawia. I teraz uwaga, taka rzecz możliwe, że nieznana dla wszystkich. Kowalstwo nie muszę robić tylko moją postacią, mogę sobie pomagać postaciami innymi, czyli moimi towarzyszami. W tym momencie mam jednego towarzysza, jest to Osea. I uwaga, przełączam na nią i teraz mogę nią robić sobie też. Na przykład przerabiać twarde drewno na węgiel drzewny, mogę się wspomagać moimi postaciami i wszystko idzie sprawniej. Także proszę bardzo. Jak będę miał tu więcej postaci, na przykład 10 czy 15, no to mogę kowalstwo
robić jednym zamachem bardzo, bardzo wiele rzeczy. O, jest Niasen. Dobra. Brat. Tak, to jest mój brat, a inny brat i siostra są jeszcze zbyt młodzi. Dlatego nie mogę jeszcze ich jako towarzyszy dołączyć do grupy. Czyli bierzemy ciebie. Weź postać do grupy. Sprzedaj jeńców. Dobrze, i teraz rozwinę jego umiejętności. No przede wszystkim medycyna. Wybieram tutaj siostrze pewne umiejętności. Myślę, że wyprofilowany łuk. Sztuka leczenia. Wygrany wyścig. Będzie tutaj podniesione jeździectwo. I co nam zostało? Broń jednoręczna i dwuręczna. Kolejny pomarańczowy wykrzyknik, więc będzie tutaj już ósma postać dostępna. No niestety trzeba dać łapówkę 700 zł i Kaladok. Proszę bardzo, porozmawiam z nim. Jest turniej. Szybciutko. Postaramy się zdobyć nagrodę. Pięciu możnych jest, więc będzie ostra walka. Nagroda jako taka. Dołącz. Wow! Wziął mnie na szybkość. Nie zdążyłem zablokować. No nie przeszedłem dalej, więc rezygnuję, wyjście.
Tania ta broń, nie opłaca się wykuwać. Jadę znaleźć Mączuga, to jest dziewiąty lord, z którym muszę porozmawiać. Już teraz znajduję się w Chai Kant. Przy okazji zahaczyłem do swoich ulubionych wiosek, żeby zwerbować kilku łuczników. Nie będę się już wdawał raczej w walki z bandytami. Prosto do Czajkat chcę zrobić tę misję fabularną. Jeśli trafię na jakiś turniej, myślę, że dołączę do turnieju. Brak kary do Morales za posiadanie tylko jednego rodzaju żywności. Biorę to. Turniej. Ah!
Finał. O, to jest niebezpieczna broń z rozpętu, by mnie od razu zabiła. Yes! Mączuk obecnie przewędrował do zamku w Tepesz. Jest pomarańczowy wykrzyknik, więc znajduje się w tym zamku. Pewnie będę musiał łapówkę zapłacić. A nie, ja poproszę o spotkanie. Mączuk. I tak dalej. Tutaj porozmawiamy chwilę. I w tym momencie jeszcze tylko jeden możny, ja się zapytam od razu Mączuga, czy wie, gdzie on się znajduje. Nie za bardzo. Tutaj można się od niego coś dowiedzieć. A ty, Pagarios, wiesz coś na temat? Jest, coś wiesz. Lukon, gdzie ty jesteś? Koło diatmy widziany 2 dni temu.
finałowa walka. Pieniądz ochotnika 1870 zł sprzedaje. Mam tu jeszcze klientów łatwych. Dobra. Z tyloma łucznikami nie powinno być żadnych problemów. No pięknie strzelają moi łucznicy. Dobra, wszyscy do ataku. Zwycięstwo. I udaje się teraz już prosto zakończyć misję fabularną. Lucon. O, przejeżdżał obok mnie. Zagapiłem się. Gdzie ty jesteś? W zamku, dobra. Dobrze, i to będzie ostatni lord, z którym mam porozmawiać. Lucon, rozmawiamy. I to by było na tyle. Misja wykonana. Głupota Nerecesa. Teraz pojawiły się nowe misje. Porozmawiać z Istianą i z Arzagosem. Tutaj będę musiał się opowiedzieć po której ze stron. Ale myślę, że o tym już w następnej części. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć!